No i spójrzmy na podpunkt B. Tutaj znowu mamy trapez równoramienny, czyli wiemy, że oba ramiona muszą mieć taką samą długość. Wiemy z treści zadania, że wynosi ona 7, wiemy, że krótsza podstawa wynosi 5, no i znamy wysokość trapezu, która wynosi 3 pierwiastki z 5. Czyli jeżeli my chcemy sobie wyznaczyć długość tej dolnej podstawy, no bo to nam będzie potrzebne, żeby wyznaczyć sobie pole, to co możemy zrobić? Jeżeli to będzie wysokość trapezu, to oznacza, że tutaj mamy kąt prosty. Mamy dwie długości boków w trójkącie prostokątnym, no bo ten trójkąt to będzie trójkąt prostokątny, czyli możemy wyznaczyć sobie długość tego boku w tym trójkącie, a jeżeli wyznaczymy długość boku w tym trójkącie, to ponieważ jest to trapez równoramienny, to oznacza, że jeżeli narysujemy sobie drugą wysokość, to tutaj także będzie odcinek o długości x, a ten odcinek, który mamy w tym miejscu, będzie miał taką samą długość, jak ten odcinek, który mamy tutaj, czyli będzie równy po prostu tej naszej podstawie. Górnej. I to możemy sobie zapisać. Czyli przerysujmy ten trójkąt prostokątny, który będziemy wykorzystywali. Tu mamy kąt prosty, tutaj mamy 7, 3 pierwiastki z 5 oraz x. No i wykorzystajmy twierdzenie Pitagorasa. Zatem x kwadrat plus 3 pierwiastki z 5 do kwadratu. Będzie to równe 7 do potęgi 2. Pamiętajcie, żeby tutaj zawsze zapisać długość przeciwprostokątnej, czyli tego boku, który znajduje się naprzeciwko kąta prostego. Najpierw podniesiemy sobie to, co mamy tutaj w nawiasie do kwadratu, czyli 3 do kwadratu to 9, pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, a 9 razy 5 da nam 45, równa się 49. Czyli x kwadrat to 49 odjąć 45, czyli 4. Zatem x będzie równy 2. Tutaj oczywiście pojawiają się dwa rozwiązania, ponieważ zarówno 2, jak i minus 2 do kwadratu wynosi 4, ale ponieważ wiemy, że to jest długość boku w trójkącie, no to nie możemy otrzymać, czyli nie bierzemy pod uwagę tutaj tego rozwiązania ujemnego, czyli wiemy, że tutaj mamy 2. Czyli skoro ten odcinek wynosi 2, to oznacza, że ten odcinek także jest równy 2. Zatem ta podstawa dolna w naszym trapezie, czyli oznaczmy ją literką B, jest równa 2, dodać 5 i dodać 2, czyli mamy 9. Zatem jeżeli mamy także już podstawę dolną, to spokojnie możemy wyznaczyć pole, czyli mamy A plus B, czyli 5 dodać 9. To jest długość podstawy dolnej, to jest długość podstawy, to jest, na to jest długość podstawy górnej, to jest długość podstawy dolnej. Przez 2 razy h, czyli razy 3 pierwiastki z 5, czyli mamy tak: 5 plus 9, 14. 14 przez 2 to będzie 7. 7 razy 3 pierwiastki z 5 to 21 pierwiastków z 5 i to będzie nasze pole. No i jeszcze chcemy wyznaczyć obwód tego trapezu, ale tutaj także problemu nie będzie, no bo zauważcie, że znamy wszystkie boki już tej naszej figury. Mamy tak 5, czyli naszą podstawę górną plus 7 plus podstawa dolna wynosi 9. No i jeszcze dodać to drugie ramię, które także ma długość równą 7, czyli mamy tak 5 plus 7, 12, 21 plus 7, czyli 28. No i to będzie obwód.